na druku numer 1, który ujawnia prawiację inwencjonizmu. Przepraszam, tak to szybko. Proszę Państwa, uchwała numer... Druk numer 1, uchwała w sprawie konwencji podłogi węglowej ogrzewającej ZB i T Krakowiacy przy ulicy Świętej Gertrudy. Ja pomijam podstawę prawną, paragraf pierwszy, wnosi się do prezydenta miasta Krakowa o spowodowanie, by zarząd budynków komunalnych w trybie niezwłocznym dokonał konwersji kotłowni obsługującej ZP i T Krakowiacy na bardziej ekologiczne paliwo. Uchwała, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: siedziba ZP i T Krakowiacy znajduje się bezpośrednio w 3 plantach i od 7 lat opalana jest węglem, co ma zasadniczy wpływ na stan powietrza w tym rejonie miasta. Ja jeszcze od siebie dodam, bo przeglądałem stare notatki sprzed 2 lat, bo sprawa smogu nie wybuchła jakby wczoraj, ani przedwczoraj. 2 lata temu była taka konferencja czy spotkanie, gdzie ówczesna pani dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska zapewniała, że wszystkie jednostki miejskie posiadają ogrzewanie ekologiczne. Jak się okazuje, to nie jest prawdą. Ja nie miałem, jak mi o tym przekazano. Poszedłem, sprawdziłem faktycznie. Co prawda jest to kocioł z podajnikiem i opalany tak zwanym ekogroszkiem. Natomiast jest bardzo niewygodny sposób transportu, bo to parę dni temu transport węgla miał miejsce, więc 3 tony węgla przyjechało, zostało wykiprowane na chodniku i przez bramę przechodnią taczkami kotłowy zwoził je do środka. Potem analogicznie jest usuwany popiół, to znaczy nie wolno popiołu wsypywać do pojemników na śmieci, tylko ten popiół znowu jest składowany na kupie gdzieś tam w kącie. Jak się go odpowiednio dużo uzbiera, to jest znowu sytuacja odwrotna, że pan kotłowy taczkami przez bramę przechodnią wywozi go na chodnik, przyjeżdża ciężarówka, popiół jest ładowany, więc jest to dość uciążliwe. Proszę Państwa, ja rozmawiałem z panem Kowalskim, rozmawiałem z MPC na ten temat. 2 węże, jeden jest przy poczcie głównej, drugi jest przy hotelu Royal i nie jest wykluczone, że można doprowadzić używanie, natomiast gdyby się mieszkańcy Gertrudy wykazali chęcią przyłączenia do MPC-u, będzie to możliwe. Jednostkowo to by było zbyt droga inwestycja, więc tutaj jest pole do popisu dla okręgu numer 8. Dla okręgu numer 8 jeszcze zaangażujemy pana prawa Wielackiego, który tam bardzo aktywnie mieszkający mieszkanie z Gertrudy. Możemy zrobić takie coś, przedstawić wtedy to MPC-owi, no i czekać na jakiś rok kolejny budżetowy. Pan Kazankiewicz. Żeby tak było prosto, panie przewodniczący, z tym budynkiem, to już było dawno ogrzewanie gazowe lub z miejskiej sieci. Gazowe to jest problem dzisiaj. Nie, właśnie jest ogromny problem. Projekt jest zrobiony, uzgodnienia wszystkie na gazowe są. Brakuje tylko jednej podstawowej rzeczy. Zgody wspólnoty Gertrudy 4 na przejście przez ich budynek przyłączem gazu. 2 lata, tak, no bo od ulicy idzie gazociąg, no i muszą przejść przez główny budynek. Budynek jest w prywatnych rękach, właściciele się zmienili. 3 lata temu było tam 19 współwłaścicieli, w tej chwili już jest tylko 7. Niemniej jednak ta wspólnota postawiła bardzo wysokie wymagania co do zgody. To jest między innymi na odnowienie całej tej sieni, przez którą taczkami się przewozi, bo od 3 lat podstemplowali tą sień, mówiąc, że sklepienie sieni leci i w związku z tym musi być podpora zrobiona. Od wcześniej można było wjechać takim małym samochodem, wywieźć i wysypać na podwórku i dosypywać tego groszy. Ja również rozmawiałem z panem Markiem Wasynko, który jest kierownikiem rejonu Krawoży i Śródmieścia MPC-u. I tutaj muszę pana przewodniczący. Węzeł pod pocztą jest niemożliwy do tego, bo to jest wysokociśnieniowy. Najbliższy to jest Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych i Royal.
Niemniej jednak MPC nie pociągnie, bo to albo trzeba byłoby Lampy przekopać, albo całkiem Trudy lub Dominikańską. Niedobrze się stało, że jak robiono Dominikańską, nie pociągnęło ten czas Węzła do Kertury, do Poczty, bo to zawsze by było. Problem polega na tym, że wspólnota postawiła zadanie na wysokości 150 tysięcy złotych, taki jest kosztorys, które przedstawiono ZPK-owi. Ja uczestniczyłem w czterech takich naradach od dwóch lat ze wspólnotą i z panią dyrektor Marcisz, która odpowiada za inwestycje w ZPK. No, pani dyrektor Marcisz no, niestety jest kobietą, która potrafi zrazić wszystkich jednym słowem. Obrażała się pani wspólnota, że powiedzieli, że nie chcą rozmawiać, tylko można sprawę dochodzić sądowi. To wcale nie jest taka prosta sprawa. To nie jest prosta, no tak jakieś są możliwości. No, jest, jeżeli miasto dołożyło do budynku prywatnego, do przebudowy sieci, odrestaurowania sieci. Tak, ale to jest o wielkości wszyscy mieszkańcy zgodziliby się na różne akcje z przyłączenia się do MPC-u. To w tej czasie też pociągnął do węzła. Ale z tego co wiem na dzisiaj, to tylko dwie kamienice na grupy są zainteresowane przyłączeniem do miejskiej sieci. Poprosiłem pana doktora Wasyka o sprawdzenie, czy są jakieś wnioski, no to jest z Gertrudy 16 i z Gertrudy 8 wnioski, że jeżeli byłaby taka możliwość, to jakby by się podłączyło. Tak, a wodzy że wszyscy ci, którzy mają poza MPC, różnymi środkami na pewno wiele więcej pracy. Także dla mieszkańców było to atrakcyjne, że jeżeli się otworzyła im możliwość podłączenia. Dobrze przeprowadzona taka edukacyjna kampania w obliczu tych dyskusji o niskich emisjach może przynieść, jeśli tego nie zrobimy, to nie będziemy wiedzieć, ale jeśli to zrobimy, to być może przyniesie to jakiś efekt pozytywny dla obu stron, mieszkańca i MPC-u finansowy i... Tak, tylko że, no panie przewodniczący, no, my możemy zrobić kampanię edukacyjną, tylko jak pan wie doskonale, państwo też wiecie, że miasto przeznaczyło na likwidację niskiej emisji takie śmieszne tyle pieniędzy, że wystarcza do tej chwili na zmianę dla 30 najemców, a z tego co wiem, do końca stycznia było już złożone 3000 wniosków. No to jeżeli mówimy o takich pieniądzach i o likwidacji niskiej emisji, to nigdy ich nie zlikwidujemy, jak nie idą za tym środki. No sorry, no jeżeli się daje 300 tysięcy złotych na cały rok na likwidację pieców węglowych, no to jest śmieszne. No. To jest 10 pieców i koniec, a reszta to będzie czekała 10 lat. No. Także no, Pani powodzenia. Pani Cielek, proszę. Ja odnośnie kotłowni węglowej, czy też kotłowni na Krakowiaku, bo teraz zeszliśmy w ogóle na kotłowni w Krakowie, odwikając od tematu uchwały. Skoro nie da się podłączyć do MPC-u, to można zrobić kotłownię olejową, można zrobić ogrzewanie na prąd, są inne alternatywne źródła ogrzewania, jeśli chodzi o wymianę kotłowni węglowej. Bo jeśli będziemy czekali na to, aż wszyscy mieszkańcy ulicy Gertrudy się zdecydują, aż wspólnoty łaskawie podejmą uchwałę, że pozwolą komuś wymienić kotłownie, żeby tego smogu było mniej, co im zresztą do okna, za przeproszeniem ten smog zagląda i nie przeszkadza im to, no to będziemy czekać rok, dwa, może i 15. Czemu jeśli, to ja przedmówcy tylko, do przedmówcy się odnoszę, to będziemy czekać na 15. W związku z tym nie podejmujmy żadnych uchwał. Uchwała prezydent miasta sam będzie ze smogiem walczył, a my będziemy umierać z tego, że zbudowali takie. Jeśli chodzi o likwidację pieców, w ogóle w Krakowie mają być przeznaczone pieniądze z Unii Europejskiej i o to ma dbać gmina, a nie lokalny, ewentualnie właściciel. Właścicielem jest gmina i są właściciele prywatni. Ich należy obligować do tego, żeby wymieniali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania nad projektem. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Cześć.
wstrzymał? Nie widzę. 20 głosów za, przeciw, 0, 3, 3.